Ostrzeżenie. Ta prezentacja zawiera informacje dotyczące Twojego zdrowia i życia. Mogą być one miejscami szokujące, ale zarazem niezwykle ciekawe, dające rozwiązanie problemów zdrowotnych, poparte badaniami naukowymi, zapobiegające utracie zdrowia. Gram profilaktyki jest więcej wart niż kilogram leczenia. Dr. Eugeniusz Siwik. Zaparcia, utrata wagi lub szybkie tycie, zwiększone łaknienie, nadmierna pobudliwość i poirytowanie, biegunki, wzdęcia i obrzęki, podrażnienie jelit, bóle mięśniowe i stawowe, anemia i alergie, zgrzytanie zębami? Dbasz o siebie? Który model życia jest Ci bliższy? Nie, nie musisz głośno odpowiadać. Sam przecież najlepiej wiesz, czy dbasz o siebie, czy bronisz swój organizm przed pasożytami, robakami i chorobami. Czas zmienić przyzwyczajenia i zaopiekować się sobą. Na to nigdy nie jest za późno. Pod warunkiem, że zaczniesz dbać o siebie już w tej chwili. Omawianie pasożytów przy stole to nie jest najlepszy pomysł. Ale to właśnie tu większość infekcji pasożytniczych ma swój początek. Wszak pasożyty i robaki rozwijają się w ciałach zwierząt, więc można je znaleźć w wielu produktach mięsnych. Jednak bycie wegetarianinem też nie chroni przed pasożytami. Żyją bowiem one w niemytych, surowych i źle oczyszczonych owocach i warzywach. Setki pasożytów żyje w różnych mięsiwach, choćby wołowina. Daje schronienie różnym tasiemcom, osiągającym w ludzkich jelitach długość nawet do 7,5 metra. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nawet ugotowana wieprzowina może zawierać włośnie czy tasiemce przenikające do mózgu czy mięśni. Na dodatek pasożyty żyją zadziwiająco długo, nawet 50 lat. Według książki Podstawy wiedzy o pasożytach, ludzie są żywicielami ponad 100 rodzajów pasożytów, nie licząc bakterii, wirusów i grzybów. Trudno znaleźć zwierzę domowe, które nie jest nosicielem choćby jednego pasożyta, a często pasożyty stają się nosicielami innych pasożytów. Z badań naukowych wynika, że nawet zwierzę domowe w naszym otoczeniu, obdarzone zwykle wielkim zaufaniem, także mogą przenosić robaki i pasożyty, jak na przykład Cryptosporidium. Choć regularnie odrabaczamy zwierzęta, nie myślimy, że sami możemy mieć robaki czy pasożyty. Pasożyty rozmnażają się szybko i wydzielają odchody, na które organizm może zareagować alergią. Istnieje duże ryzyko wystąpienia niedożywienia, bo pasożyty kradną składniki odżywcze potrzebne dla zdrowia i budowy komórek. Pasożyty mogą nawet doprowadzić nas do śmierci. Okrężnica to nie tylko źródło wielu chorób. To miejsce, gdzie większość pasożytów początkowo się osiedla i rozmnaża. Okrężnica to coś jak kompost, w którym pasożyty mieszkają, jedzą i składają swoje jaja. Kiedy jedzenie trafia do przewodu pokarmowego, mogą się stać trzy rzeczy. Po pierwsze, Twoje ciało użyje go jako źródło energii i składników odżywczych. Po drugie, nadmiar zostanie wydalony. Lub po trzecie, niepotrzebna część może zostać w systemie trawiennym. Drobiny jedzenia, niezużyte i niewydalone, pozostają w naszym ciele głównie w okrężnicy. Gromadzą się warstwę za warstwą. Co dalej? Tworzy się gnijący i skondensowany kał, tak zwane kamienie kałowe. Okrężnica ma wychwytywać resztki składników odżywczych, ale pokryta zwartą warstwą fekaliów, wychwytuje głównie toksyny, które powinny być wyeliminowane. To proces autointoksykacji, czyli samozatrucia. Nieświadomie trujemy swoje ciało toksynami skumulowanymi w okrężnicy. Jakie to niesie problemy zdrowotne? Naturopaci twierdzą, że większość objawów przypisywanych chorobom to reakcje organizmu na obecność toksyn, głównie tych z okrężnicy. Jeżeli nie oczyścimy organizmu, to nie ma sensu się odchudzać, nie ma sensu stracić wagi, bo no nic nie będzie żadnego efektu. Dlaczego? Ponieważ pasożyty w większości wszystkie witaminy spożywają za nas. Dlatego nam się ciągle chce jeść. Ciągle byśmy coś zjedli, bo organizmowi są potrzebne, dlatego że zostało to zużyte, ale nie dla nas, tylko dla wszelkich stworzeń. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś alergii, anemii, ciągłego zmęczenia, wzdęć, zaparć, obniżenia odporności, biegunek, powiększania węzłów chłonnych, nadmiernego apetytu, gorączki, grypy, gazów, nocnego zgrzytania zębami, pokrzywki, nadwrażliwości jelit, rozdrażnienia, żółtaczki, bólów stawów lub mięśni, nerwowości, wysypki, zaczerwienienia oczu, zaburzenia snu, nadwagi lub niedowagi? Jakby tak popatrzeć, co tam się dzieje, to byśmy byli zdumieni. To można by powiedzieć, że to taki mały Hitchcock, że takie stworzenia wewnątrz są i co się z nas wydziela.
Eksperci przekonują, że błonnik zapobiega chorobie wrzodowej jelit, chorobom miażdżycowym, cukrzycy, zwyrodnieniom naczyń krwionośnych, kamicy żółciowej, hemoroidom, zapaleniom wyrostka, zaparciom, a nawet nowotworom jelita grubego. Zaleca się spożycie od 25 do 35 gramów błonnika dziennie. Niestety, większość przedwcześnie umierających ludzi na świecie spożywa mniej niż 12 gramów błonnika dziennie. W Polsce średnie dzienne spożycie błonnika wynosi około 14,5 grama. Mamy dwa rodzaje błonnika – rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Ten pierwszy redukuje ryzyko chorób serca, obniżając poziom cholesterolu we krwi. Drugi zaś działa niczym gąbka. Wchłaniając płyny, wielokrotnie zwiększa objętość i niczym szczotka przesuwa resztki fekaliów do ujścia. Regularność wypróżnień polega na równomiernym ruchu jelit przez 12-20 godzin po każdym posiłku. Jeśli tak nie jest, to z pewnością Twoja okrężnica pokryta jest warstwą szkodliwych resztek pokarmu. Dbaj o stosowne dzienne spożycie wody. Polega ono na wypijaniu od 8 do 10 szklanek czystej i miękkiej wody dziennie. Zioła takie jak mięta pieprzowa, ptasi rdest, skórka pomarańczy, owoc kopru włoskiego czy rumianek świetnie działają jako środki regulujące trawienie. Większość z tych ziół w sprzedaży przyjmuje formę herbat. Za tradycyjne środki zwalczania pasożytów uważano m.in. owoc orzecha włoskiego, goździki, korzeń goryczki, szałwie i pieprz. Orzech i goździki likwidują w ciele przytulne dla pasożytów miejsca. Pozostałe zioła niszczą jaja, uniemożliwiając rozmnażanie. Te zioła są wypróbowanymi przez wieki sposobami na pozbycie się pasożytów. Mamy jeden z najlepszych w Europie i nie wiem czy nie na świecie produktów, czy też można powiedzieć suplementów oczyszczania organizmu. I to jest polski preparat, który składa się z polskich ziół, a jeżeli tam ziół brakuje, to są z górskich okolic sprowadzane ze Szwajcarii. Ja zresztą sam to stosowałem już wielokrotnie, bo miałem taką okazję. Colon Pack, tak to się nazywa. Można powiedzieć, że nie, no coś fenomenalnego, co się wydarzyło do zastosowania, do dbania zdrowia. Czyli podsumowując, jakby myśląc o tym, że ten gram profilaktyki jest więcej warty niż kilogram leczenia, a przeliczając to na pieniądze, jest to nie do przeliczenia, po prostu zdrowie. Martwmy się nie o to, czy mamy pasożyty, ale o to, jak się ich pozbyć. I jeszcze jedna dobra myśl. Zacznij dbać o swoje zdrowie. Wyeliminuj efekty globalnych zagrożeń. Im szybciej zaczniesz, tym dłużej będziesz mógł prowadzić zdrowe i satysfakcjonujące życie. Poczułem się lżej, samopoczucie mi się poprawiło, jakąś taką większe uczucie lekkości czuję. Ja rozmawiam ze starszymi ludźmi. Wielu podaje na przykład herbatkę oczyszczającą, bo jest masa ludzi, prawie co drugi starszy człowiek ma zaparcia. Ludzie, którzy tego nie stosują, robią sobie bardzo dużą krzywdę, ponieważ my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo możemy być zanieczyszczeni. Colon Pack to najbardziej poszukiwany w naszym kraju suplement. System oczyszczania organizmu.